świetnym sweterku, o którym Wam opowiadałam w poprzednim odcinku, a więc Zara i o wyprzedaży w Zarze. On jest, jak widzicie, taki właśnie luźny i taki troszkę oversize, ale powiem Wam, że bardzo fajnie, jestem bardzo zadowolona, jest teraz zimno w Londynie i naprawdę trzyma ciepła. Trochę mnie tu poszerza, ale naprawdę jestem z niego bardzo zadowolona. Zrobiłam kilka następnych zakupów z Zary, ale dzisiaj Was o tym nie będę męczyć. Dzisiaj będę Was męczyć kosmetycznie. Na początku chciałam Wam podziękować za wszystkie przemiłe komentarze, które znalazły się pod poprzednim odcinkiem. Dziękuję Wam bardzo za wsparcie. Ja wiem, że są takie osoby, które są ze mną od początku i naprawdę Wy mnie bardzo mobilizujecie i fajnie, że jesteście ze mną. Ja naprawdę czasem mam aż uśmiech na twarzy, kiedy czytam te Wasze komentarze, więc bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję też za sugestie o rozdaniu. Ja jeszcze pomyślę o tym, tak jak kiedyś Wam mówiłam, ja planowałam to rozdanie, kiedy będzie 1000 subskrybentów, więc ja bym chętnie to podtrzymała, ale to tylko zależy o Was. A wiecie, że ja jeśli rozdaję, to są to też fajne kosmetyki i myślę, że takie markowe. No ale przystąpmy już do odcinka. Ja dzisiaj chciałam Wam pokazać rzeczy, które kupiłam właśnie teraz. Nie na wyprzedaży, to nie były z wyprzedaży, ale w bardzo dobrej cenie. Takie rzeczy, które były z limitowanek, a które udało mi się jeszcze dostać. I są niektóre w bardzo śmiesznym, słuchajcie, opakowanie, bo muszę to pokazać. Ale zaczynając powoli. Chcę Wam pokazać zapach Tommy Forda. Ja Wam je pokazałam w odcinku zeszłorocznym, czyli z grudnia, bo to był prezent dla mojego męża. To jest Tom Ford. Ja nie wiem, jak to się czyta. Verre de Bois. I to jest wersja Eau de Parfum, 50 ml. Słuchajcie, to jest unisex, bardzo taki ziemnisty, bardzo taki drzewny, troszeczkę orientalny, który może być dla każdego. Jako spróbowana sobie jest całkiem ciekawe, ale oczywiście wolę, żeby używał go mój mąż. Powiem Wam, że wszystkie zapachy Tommy'ego Forda są bardzo dziwne. Niektóre uważam nie są warte swojej ceny, ale niektóre naprawdę trzymają jakością i nawet opakowanie i tutaj ta trwałość. Myślę, że czasem jest warta poświęcenia tylu pieniędzy. One są dość drogie. Ja je kupiłam oczywiście taniej. Natomiast ja wiem, że one są chyba nawet w cenie 140 funtów. Ja uważam, że za 50 ml to jest lekka przesada. Ale są ludzie, którzy spędzają tyle pieniędzy na te perfumy i na inne, bo to nie są jedne z najdroższych tutaj Tommy'ego Forda. Ja Wam chciałam pokazać też coś, co dopiero wyjdzie, a więc pokażę Wam ze Estée Lauder puder, który wejdzie na rynek w lutym. Jest to, nie jest nic takiego nowego, oni po prostu zdecydowali się wymienić stary puder Double Wear w kompakcie na nowy, o nieco bardziej formule takiej matującej. Ja dostałam go w prezencie, nie jest to współpraca, po prostu ja pracuję dla Estée Lauder w odcieniu BAF. I słuchajcie, ja lubię pudry wykończające, ale wiecie, że ja używam meteorytu. Natomiast jeżeli jestem w pracy, ten makijaż musi być bardzo nieskazitelny, więc dlatego coś takiego mi się bardzo przyda. Formuła jest, słuchajcie, taka sama jak była poprzednia. Ja mam wrażenie, że jest troszeczkę lżejsza. Dołączony jest tutaj, wybaczcie, on jest już ruszany, gąbeczka, którą nakładamy właśnie ten kolor. I główne zadanie to jest zmatowienie, przygotowanie skóry, znaczy nawet nie przygotowanie, wykończenie skóry, która już ma podkład, ale są osoby, które lubią używać taki puder prasowany właśnie zamiast podkładu, zamiast foundation, więc generalnie możecie go używać tak. Jestem z niego zadowolona, ja zawsze mam problem z cerą T-zone, czyli tutaj to moje czoło, to mój nos się zawsze świeci, oczywiście broda, zawsze ten makijaż zjeżdża, niezależnie co ja użyję, nawet jeżeli położę Double Wear, ale ja nie przesadzam z tym Double Wearem, więc może dlatego. Więc ten puder naprawdę mi się fajnie sprawdza. Ja uważam, że bardzo dobrze jest, że oni wycofują ten starszy i jest ta formuła udoskonalona i po prostu wszystkie zwolenniczki Double Wear na pewno to polubią i ja polecam. To jest, nazwa jest to sama. Double Wear Stay in Place Matte Powder. Po prostu dodali matte. Ale jest nieco inny.
Następną rzeczą, którą chcę pokazać, co dostałam, kupiłam, Advanced Night Repair każdy zna. Teraz wyszedł w przepięknym, limitowanej butelce, przepięknej, czerwonej na chiński rok, ale to nie będziemy o tym mówić, bo każdy zna to. Ja Wam powiem, że jest to dobre serum, natomiast nie mogę powiedzieć, że jest to dla mnie wow po kosmetykach innych marek, ale być może zmienię zdanie. Pokażę Wam teraz też, to jest opakowanie właśnie tego Double Wear'a Stay in Place Matte Powder Foundation. Pokażę Wam bardzo fajną bazę, to jest baza z Estee Lauder z serii Double Wear, ona jest Flawless Hydrating Primer. O, to jest taki primer, taka baza, która nawilża, więc nadaje się dla wszystkich i przedłuża też trwałość makijażu. Ja ją powoli sobie ją testuję, ona ma SPF 45, natomiast ja nie jestem wielkim zwolennikiem baz. Ale dlatego, że jest za dużo tych baz i ja jakoś nie wierzę w te bazy, ale zobaczymy, może też zmienić zdanie, w co wątpię. Pokażę Wam teraz bardzo fajne opakowanie. Ja już mam rozpakowane, słuchajcie, nie mogłam czekać, żeby zrobić taki unboxing tu na wizji. To jest poprzedniego roku, z tego co pamiętam, z edycji MAC-a, Nico Panda. Słuchajcie, ja nie mogłam się oprzeć, kiedy zobaczyłam w swoim sklepiku tutaj te rzeczy, które były naprawdę w bardzo dobrej cenie. I ja używam już ten przepiękny, te przepiękne cienie, pusterko z cieniami, czterema i blasherem, przepraszam, nie pudrem, z różem. I słuchajcie, to są totalnie moje kolory, no opakowanie jest przepiękne, ja już wyszłam, więc wybaczcie. Więc to są fiolety, taka śliwka, taka szarość i beż. I dalej jest ukryty, ja Wam spokojnie pokażę, bardzo ciemny, burgundowo-śliwkowy róż. Nie wiem to dla kogo, ja lubię takie kolory, ale chyba dla mnie też, nie? Natomiast nie jestem zadowolona. One nie są, ja Wam powiem, pod względem jakości takim super wow. Ja bym nie powiedziała, że one są bardzo napigmentowane, czasem się obsypują, ale jeżeli położymy na bazę, naprawdę bardzo ciekawie to wygląda i też jak miałam je na oczach, dość dużo osób powiedziało, no fajne te cienie, co to jest. No nie było to Estee Lauder, ale właśnie MAC. I następna rzecz, to jest Nico Pandy, to jest, słuchajcie, matowa pomadka w kolorze, ja niestety się pomyliłam, ja chciałam inną, bardziej czerwoną, a ja wybrałam niestety odruchowo Kawaii Party, tak się chyba doczyta, a zobaczcie, jak on jest cute, no po prostu przepcudna. No i ona jest w kolorze, słuchajcie, taki. Nie jest zły, to jest kolor taki, ja myślę, że powinnam go ubierać, taki trochę... MAC ma taki kolor, taki różowo-szaro-burgundowy, ciężko mi określić, ale taki przyszarzały, trochę burgundowy, bardziej może nawet fioletowy róż. Jest przecudna, ja ją będę sobie testować i słuchajcie, z jednej rzeczy, którą dostałam, bardzo się ucieszyłam. Był to puder brązujący. Też ja nie pamiętam, z której edycji. Ja, słuchajcie, teraz nie śledzę tych edycji MAC-a. Jest tyle tych edycji, że już po prostu nie nadążam. Ale to jest Alia Halington? Houghton? Nie umiem tego przeczytać nawet. Przepraszam Was bardzo. Nie przygotowałam się. Nie pamiętam dokładnie. Może Wy wiecie, z której to było edycji. Ale jest po prostu, był w takiej cenie, w takim pięknym opakowaniu. A ja lubię pudry brązujące i highlightery, jak wiecie. I on ma takie troszkę złote drobinki. Wygląda tak. Nie jest bardzo, bardzo taki pomarańczowy, ani za bardzo brązowy. Na pewno będzie dobry dla mnie. I po prostu aż namówiłam inną koleżankę, ona się nazywa Baby Girl, żeby kupiła, bo naprawdę bardzo fajny, z lekka matujący puder brązujący. Co o nim myślicie? Jak Wam się podoba? Ja myślę, że każdy powinien mieć w swojej szafie właśnie pudry brązujące. Ja wiem, że różnorodność ich jest olbrzymia. Ja bardzo lubię z Tommy'ego Forda, natomiast niestety upadł mi i on rozwarstwił się totalnie, ale myślę, że go zastąpię. Natomiast mam kilkanaście, lubię bardzo Sisley'a, też puder brązujący. Bardzo lubię też MAC-a, no i dlatego kupiłam, jak widzicie, następny. No i słuchajcie, to by było wszystko, co chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć. A chciałam jeszcze Wam wspomnieć o maskarze Multi Effect. Ona się nazywa Pure Color Envy Lash z Estee Lauder. Ja ją dzisiaj mam na sobie, ale ja Wam powiem, że
Ona jest taka grzebieniowata i ja chyba nigdy się nie przekonam do takich mastkar, jednak zawsze będę tutaj szła w stronę Armaniego albo w jakimś innym, do innych marek, natomiast ona mi tak średnio pasuje. To dzisiaj wszystko, dziękuję za uwagę, dziękuję jeszcze raz wszystkim, którzy mnie motywują, żeby te filmiki były i dziękuję za komentarze, oczywiście powiedzcie mi, jeżeli z czymś się pomyliłam, to powiedzcie mi o tym, bo jak tak ja mówię, tych makowych już tu limitek czasem nie śledzę aż z takim uwagą i przygotowuję się, żeby porównać tu metody, które Wam pokazałam w poprzednim odcinku z tymi, co ja używam albo z tymi, co mam. Do zobaczenia, miłego dnia, pa, pa.